Hej kochani, tu hulaj dusza, a wy słuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to podcast serii Gdzie Jesteś? Na samym początku, teraz już oficjalnie chciałabym Wam podziękować z okazji 50 tysięcy subskrypcji. Wiem, że jestem z małym opóźnieniem, natomiast w rzeczywistości nagrywam ten materiał w dniu, kiedy 50 się pojawiło, więc mówię do Was z przeszłości. Niestety jeszcze nie odkryłam, jak mówić do Was z przeszłości, ale kto wie, może kiedyś to się uda. Tak czy inaczej, chciałabym Wam naprawdę z całego serca podziękować, ponieważ zawsze powtarzam, że to dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. Dajecie mi ogromną motywację i ogromną chęć do działania. Jak już pewnie kojarzycie z tej cudownej dla mnie, oczywiście, okazji, mam dla Was kilka niespodzianek. Pierwsza niespodzianka to jest powrót intra. Druga niespodzianka to jest Siedem Grzechów Głównych, które ruszają nam od września, czyli tak naprawdę jest to ostatni podcast w sierpniu, i od września już zaczynamy. Kolejne siedem materiałów będzie właśnie na ten temat. I chciałabym Wam też w takiej niedalekiej przyszłości wprowadzić nową serię. To będzie taka seria jedynie epizodyczna, ponieważ chciałabym zrobić małą aktualizację na temat spraw, które niedawno się rozwiązały. Mam wrażenie, że rok 2023 to z całą pewnością był rok dla wielu spraw, które się rozwiązały, zapadły wyroki, niektóre z rzeczy stały się dużo jaśniejsze. Chociażby mam tutaj na myśli historię Natalie Grace, Lori Wallow albo Madison Scott, i mam też na swojej liście kilka innych spraw, o których nagrywałam podcasty, a które akurat w tym roku się rozwiązały lub przynajmniej jest jakiś przełom z nimi związany. Tak więc myślę, że może nawet od września sobie zaczniemy. To będą krótkie podcasty, no podcasty dodatkowe. To nie będzie jakiś taki podcast za podcast. Zazwyczaj stawiam w niedzielę i środy, więc to też nie tak, że, że ten podcast zostanie i na niedzielę albo środę, po prostu on pojawi się we wtorek, w czwartek, e, gdzieś w tygodniu i będzie to podcast dodatkowy. Dajcie znać, e, czy wolicie, aby taka aktualizacja była w jednym podcaście, jedna historia na jeden podcast, czy lepiej zrobić coś w rodzaju dwóch lub trzech historii naraz. Tym samym czekam na Wasze komentarze i raz jeszcze ogromnie, ale to ogromnie dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za wszystkie komentarze i pochlebne, i takie komentarze, które jednak ujawniają pewne błędy. Ja zawsze... Nie tyle co biorę do siebie, ale staram się brać je do siebie po to, aby następnie się na nich uczyć. Więc jak najbardziej ja te komentarze wszystkie czytam. Myślę, że tyle w ramach wstępu jak najbardziej nam starczy. A teraz, moi drodzy, już bez zbędnego przeciągania, zapraszam was do słuchania. Mam dla was historię. Jest to historia zniknięcia, jak sama seria na to wskazuje. Dla jednych jest to sprawa prosta i rozwiązana, dla innych z całą pewnością nie jest to sprawa rozwiązana, i wiem, że niektórzy nie chcą słuchać, inni wolą wiedzieć, czy jest to sprawa rozwiązana. Oficjalnie nie jest to sprawa rozwiązana. Jest jedna osoba, tak zwana osoba podejrzana, natomiast no, ta osoba jest na wolności. Do tego też sobie przejdziemy. A teraz moi drodzy, witam Was ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj przenosimy się do stanu Illinois, a historia, o której Wam opowiem, rozegra się w niewielkim miasteczku o nazwie Plainfield. W tłumaczeniu z języka angielskiego Plainfield to jest wieś. Chociaż na nasze standardy to raczej nazwałabym to małym miasteczkiem, ponieważ Plainfield liczy około 44 tysięcy mieszkańców, więc to wcale nie aż tak mało. Natomiast ciekawostka jest taka, że podobno w latach 90. i z początkiem XX wieku Plainfield rzeczywiście bardziej przypominało wieść, ponieważ liczyło około 2000 mieszkańców Więc widzicie jaki to jest progres, od 2000 do 40 tysięcy Skąd ta zmiana? Czy zaczęli tam rozdawać domy za darmo? Czy może każdy nowy mieszkaniec dostał jakieś pieniądze na start? Nie, tak się składa, że w tych właśnie latach przedmieścia Chicago zaczęły rozbudowę, zaczęły się powiększać, przyjeżdżali nowe, nowi ludzie i z tej niepozornej wsi zrobiono taką sypialnię Chicago. Chociaż trzeba przyznać, że z Painfield do centrum Chicago trochę się jedzie, dokładnie takie jakieś 45 minut. Niewykluczone zresztą, że ktoś z Chicago mnie tutaj słucha, więc serdecznie pozdrawiam i możecie napisać coś więcej na temat Plainfield, jeżeli macie takie informacje. W tej historii ogólnie będziemy sobie wokół Chicago krążyć wokół właśnie Chicago i jakichś takich pod, podmiejskich miasteczek, wsi czy, czy jakichś innych miejscowości. W każdym razie można odnieść wrażenie, że Plainfield jest miejscem wybieranym przez ludzi zamożniejszych i to nie dlatego, że, że ja tak mówię, no bo nie mogło rzecz jasna zabraknąć zaglądania w portfele. I otóż to, moi drodzy, dane statystyczne mówią nam, że w 2014 roku średni dochód gospodarstwa domowego wynosił 111 tysięcy dolarów w ciągu roku, więc jest to bardzo, bardzo dużo. Jedynie 1,8% ludności żyło poniżej granicy ubóstwa. To z kolei jest bardzo, bardzo mało, co chyba daje nam w Rekordowy wynik. Już to kilka razy podnosiłam, że w tych mniejszych miastach jednak mam wrażenie, że współczynnik osób żyjących poniżej granicy ubóstwa jest mniejszy. W większych miastach jest on z kolei większy i chyba jest to odwrotnie niż w naszych polskich wsiach. Jeżeli się mylę, to proszę, proszę mnie tutaj poprawić, bo nie sprawdzałam danych statystycznych. Mówię coś na zasadzie, że mi się tak wydaje z tego, co, co kojarzę z tego, co gdzieś tam z ludźmi rozmawiałam. Z różnych ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że właśnie w Plainfield urodziła się aktorka. Mel sam karty. Uh, więc no, ciekawe, dobrowe towarzystwo. Jestem jeszcze dłuższa lista osób znanych, czy, czy jakichś tam zasłużonych, które się urodziły w tym miejscu. E, mamy więc uroczą wieść, przypominającą bardziej miasto, e, pełne zabytków, parków i miejsc, które warto zobaczyć. Do Plainfield i do, do Chicago sobie jeszcze wrócimy, ale najpierw wypada zacząć od początku. E, I tak się składa, moi drodzy, że bohaterką dzisiejszej historii jednocześnie osobą, o której należy pamiętać, jest Lisa. Kobieta przyszła na świat jako Lisa Rutenberg 19 maja 1969 roku w mieście Park Ridge w Illinois, e, też niedaleko Chicago. Tym razem zresztą jest to oficjalnie miasto, chociaż liczy około 38 tysięcy mieszkańców, więc mniej niż Plainfield, no ale pewnie się czepią. Tak czy inaczej, Lisa przyszła na świat w szczęśliwej i kochającej rodzinie żydowskiego pochodzenia. E, mam wrażenie, że każda rodzina jest szczęśliwa i kochająca do momentu, aż ktoś nie nagrał nich podcastu. No cóż, rodzicami Lisy byli Judy i Lawrence. Małżeństwo poza córką Lisą miało jeszcze dwie córki, Debbie i Jamie, więc pan Lawrence, no to przez całe życie miał w domu znaczną przewagę kobiet więc wiecie, no można powiedzieć, że taki szczęściarz z niego był. Niestety mimo ogromnych starań z takim zapałem na 30 roku, niestety nie znalazłam informacji na temat wczesnego życia Lisy, e, tego na przykład gdzie pracowali rodzice, jaka była sytuacja finansowa rodziny i tak dalej i tak dalej, wiecie, pierwsze kroki pierwsze słowa, e, kto, kto co komu powiedział, czy ktoś kiedyś majonezem rzucił, takich informacji nie znalazłam, a szkoda, bo zawsze uważam, że jest to świetne uzupełnienie historii i, i pokazanie tego tła rodzinnego no ale tego nie ma, przecież tworzyć nowej historii wam nie będę. Wiadomo z kolei, że mieszkali niedaleko Chicago, bo Park Ridge jest jeszcze bliżej niż Plainfield. Wiadomo też, że Lisa miała rodziców, którzy byli razem przez ponad 50 lat. Jest to świetny wynik. Ci ludzie wzięli ślub mając lat około 20 i przez 50 lat ponad sobie razem żyli. Wiem to z tego względu, że niestety ojciec Liszy odszedł z tego świata w 2015 roku, więc znalazłam takie informacje w którym roku wziął ślub i ile lat był ze swoją żoną. No cóż, Lisa była typem ambitnej i inteligentnej dziewczyny. W szkole miała świetne stopnie, należała do szkolnej drużyny pływackiej, a w wolnym czasie ćwiczyła taniec, więc to jest taka e, urocza, typowa dziewczyna. Dobrze się uczył, uwielbia sport, jest też lubiana. Ludzie ją lubią, chwalą, w domu też nie słychać o żadnych ekscesach. Po ukończeniu szkoły średniej nasza bohaterka dostała się na Southern Illinois University. E, no takie uniwersytety po prostu, gdzie jest Studiowała zarządzanie hotelami i restauracjami, czyli takie nasze hotelarstwo. Lisa miała zdecydowanie zdolności organizatorskie, jej życie było poukładane, ale mimo tego też zawsze znajdowała czas na przyjemności, wiecie na jakąś potańcówę w Remizie, miała bliskie grono znajomych, od czasu do czasu właśnie chodziła z nimi na różne imprezy, ale to też wszystko z umiarem najpierw obowiązki, później zabawa. Młoda kobieta bez problemu ukończyła wymarzone studia i to z dobrymi wynikami i dzięki ciężkiej pracy oraz też zaangażowaniu. Szybko znalazła posadę w hotelach w Northbrook i Lincolnshire. To takie hotele, prosty, którymi mogła sobie mniej lub bardziej zarządzać, czyli znalazła pracę po skończeniu studiów w swoim wyuczonym zawodzie. W momencie, gdy kobieta miała ułożone życie zawodowe, no to zaczęła się powolutku rozglądać za tym jedynym, wiecie, koniu na koniu, z którym mogłaby również ułożyć sobie życie prywatne, bo skoro życie zawodowe jest okej, okay, to życie prywatne też by takie mogło być. Lisa była osobą niezwykle rodzinną. Praca pracą, ale od zawsze marzyła o tym, by mieć duży i szczęśliwy dom, w którym będzie mogła założyć człowiekiem, którego pokocha miłością wręcz bajkową. Jej marzeniem było więc zostanie żoną i matką. Kobieta chodziła więc na mniej lub bardziej zobowiązujące randki, jednak żaden kandydat nie wydawał się odpowiedni. Aż razu pewnego, na początku lat 90., Liza tak po prostu wybrała się na imprezę, taka zwyczajna potańcówka z koleżankami, która zmieniła całkowicie bieg wydarzeń w życiu kobiety. Bo tak się składa, że Lisa e, siedząc sobie przy barze, popijając jakiegoś kubusia czy coś w tym rodzaju, e, no to zauważyła pewnego czarującego mężczyznę, który też e, natknął się na jej wzrok i ten mężczyzna postanowił do niej podejść i przedstawił się jako Craig Stebik. Nieznajomy od samego początku zrobił dobre wrażenie, był szarmancki, elegancko ubrany, charyzmatyczny. Craig z całą pewnością miał duszę handlowca. On zresztą pracował jako sprzedawca, chociaż też nie dokopała się informacji, co takiego sprzedawał. A jak się pewnie domyślacie, to ma to ogromne znaczenie, bo różne myśli chodzą po głowie. A tak szczerze to myślę, że był jakimś akwizytorem lub sprzedawcą samochodów, chociaż później i tak zmienił pracę i z tego co wiem, to zajmował się montażem rur. Ciekawostka jest taka, że mężczyzna kiedyś zresztą pracował jako prywatny detektor. Więc to był człowiek z doświadczeniem, doświadczeniem zawodowym, pewnie też doświadczeniem życiowym, chociaż tutaj, podobnie jak w przypadku Lisy, no nie znalazłam jakichś szczegółów na temat jego życia, na temat tego, czy miał jakiegoś najlepszego przyjaciela o imieniu Steven, czy, czy może jednak nie, ile miał randek w swoim życiu. No nic na ten temat niestety nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że pod koniec lat 90. Lisa i Craig się spotykają, no i ich rozmowa jest na tyle, Magnetyczna, na, ile, na tyle interesująca, że chcą kontynuować swoją znajomość. Craig sprawiał wrażenie odpowiedzialnego, silnego faceta, kogoś, z kim można zbudować przyszłość, a lisa właśnie kogoś takiego szukała. Mimo tego, że kobieta miała raczej poukładane życie, tej hotelarstwo, co jest zarządzanie, takie sprawy organizatorskie, pochodzi, podchodziła też do wielu spraw ostrożnie, to jednak z Craigiem było inaczej. Związek od samego początku stał się bardzo, ale to bardzo intensywny, wiecie, no to, od praktycznie pierwszego spotkania były poważne deklaracje, były wielkie gesty. No, no, nazywa się to zdanie niektórych nawijanie makaronu na urząd, było takie, o mój ci ty, a mój ci ona. Wszystko było takie emocjonalne, było takie e, górnolotne. A tym samym znajomość pary rozwinęła się niezwykle szybko i może nawet trochę za szybko, no ale o tym też po kolei. W 1993 roku Lisa i Craig wyjechali na Jamajkę po to, by wziąć romantyczny ślub na plaży. Tyle, że nikt o tym nie wiedział. To była właśnie taka, wiecie, scena z filmu. On zakochany, ona zakochana, więc spontanicznie jadą w piękne, egzotyczne miejsce, aby wziąć ślub za plecami wszystkich dookoła. I tutaj znów niestety nie znalazłam konkretów, ile oni. Dokładnie się znali, czy może znali się rok, czy może dwa lata, czy może to była kwestia miesięcy, na, na ile byli w stanie się poznać, ale ta decyzja o ślubie, zdaniem wielu, była bardzo spontaniczna i bardzo szybka. I zastanawiam się w sumie trochę, dlaczego Lisa i Craig podjęli taką decyzję. Czy był to właśnie taki przejaw ogromnej miłości, sobie leżeli na kanapie i chodź, weźmiemy sobie ślub na Jamajce, czy może jednak ich rodziny miały coś przeciwko tej relacji i dlatego też wykluczono ich ze ślubu, bo ślub odbył się za ich plecami, nikt o tym nie wiedział może rodziny nie były aż tak otwarte do tej znajomości, bo tak się składa że na samym początku Craig zaczął izolować Lisę od jej rodziny. Więc to jest bardzo ważna kwestia, bardzo ważna sprawa, że od razu po ślubie mężczyzna zaczął stawiać pewne granice. I on po powiedzeniu sakramentalnego tak zmienił się o 180 stopni. Craig unikał spotkań ze swoimi teściami, namawiał też żonę, by ona również nie odwiedzała swoich bliskich. No i ogólnie mężczyzna był dość kontrolujący, chciał nad wszystkim mieć władzę, chciał o wszystkim decydować, chciał też no, ograniczać swoją żonę. Co Li się nie podobało i czego najwyraźniej kobieta na początku nie zauważyła, bo była tak zakochana, była tak zachwycona tym mężczyzną, który wydawał się idealny. Kraj miał dobrą pracę w tamtym momencie, był, no, był czarujący, dobrze się prezentował, i w ten sposób właśnie udało mu się troszeczkę zatuszować te wszystkie swoje mankamenty, które ochoczo zaczęły wychodzić na światło dzienne od razu po ślubie. Tak więc, moi drodzy, po ślubie związek pary z dnia na dzień zrobił się bardzo burzliwy. Lisa i Craig no, nie znali się długo przed ślubem, dopiero przy takim wspólnym życiu, wspólnym mieszkaniu zaczęli zauważać swoje wady. I pewnie to działało też w obie strony, no bo nikt nie jest e, osobą idealną, więc pewnie też Craig widział jakieś, e, jakieś wady swojej żony. Ale prawda jest taka, że było naprawdę źle, do tego stopnia, że kilka miesięcy po ślubie, to Lisa złożyła nawet papiery rozwodowe i z całą pewnością, no, żałowała decyzję o tak szybkim małżeństwie, i też też człowiekiem, który odbiegał od jej e, idealizowanych marzeń i od jej wyobraźni. Tym samym decyzja o zakończeniu małżeństwa i to szybkie zakończenie małżeństwa wisiała w powietrzu, do momentu, aż, niestety, niestety, właśnie w tym samym czasie Lisa dowiedziała się, że jest w ciąży. Tak się składa, że kobieta od zawsze marzyła o dzieciach, marzyła o szczęśliwej rodzinie, to, to było coś, co było dla niej najważ, najważniejsze. No i właśnie z tego względu kobieta dała mężowi jeszcze jedną szansę. Doszła do wniosku, że okej, okay, to są początki, trzeba się dotrzeć, trzeba się dopasować, może ojcem będzie lepszym. Więc para wycofała papiery, właściwie to Lisa wycofała papiery, dali sobie jeszcze jedną szansę, i w 1995 roku na świat przyszła zdrowa i urocza dziewczynka, której rodzice dali na imię Alexis. Powiększenie rodziny nieco ociepliło relacje między małżonkami. No Lisa całą swoją uwagę przerzuciła na dziecko, na macierzyństwo. Coś, co było jej marzeniem, i to takim marzeniem, które zaczęło się spełniać, marzeniem, w którym ona się czuła idealnie wręcz. Kraj z kolei więcej pracował, no bo chciał zapewnić lepsze życie swojej rodzinie. Wiedział, że teraz jest już rodzina 2 plus 1, a wkrótce rodzina 2 plus 2, ponieważ dwa lata później, w 1997 roku, państwo Stebik powitali na świecie, Kolejne dziecko, tym razem był to syn, który dostał imię Zakary. Więc sami widzicie, na no mamy rodzinę 2, 2. Rodzina jakich wiele, mieszkali sobie na przedmieściach. Lisa zajmowała się domem, zajmowała się dziećmi, czuła się świetnie w roli matki. To było jej żywioł, to, to był, było jej królestwo, dom, rodzina, dzieci, załatwianie tych wszystkich rzeczy związanych z domem, z macierzyństwem. Na co dzień kobieta nie pracowała zawodowo, ponieważ zrezygnowała z pracy po urodzeniu dzieci. Lisa była typem idealnej housewife, kobiety, która wszystko ogarnia, która ma kalendarzyk, wszystko jest dopracowane co do minuty. Ogarniała dom, robiła pyszne jedzenie, szybko też znalazła grupę osiedlowych mamusiek, z którymi chodziła na treningi i lubiła z nimi spędzać czas. Craig z kolei no, dużo pracował, często był poza domem, on e, mniej więcej wtedy zmienił pracę, stał się monterem rur, e, mężczyzna jeździł na montaże na terenie Chicago i, i nie tylko Chicago, ale też okolic, e, więc no, często jeździł z jednego miejsca do drugiego miejsca. I może to jego praca wynosiła 8 godzin, tak jak powiedzmy gdzieś tam powinna wynosić praca na etacie, natomiast same dojazdy zajmowały mu bardzo dużo czasu, no bo z jednego punktu Chicago do drugiego nieraz trwało to godziny albo i dłużej. Tym samym kraju więcej w domu nie było niż był, co trzeba przyznać może z lekką przykrością, ale jego żonie było na rękę, bo to też nie tak, że przyszły na świat dzieci i wszystko się ułożyło, już się kochają i są szczęśliwi na zawsze. No nie, no to to była troszkę taka napięta atmosfera, z lekka dystans, dystansowana więc fakt, że Craig był poza domem, a Lisa zajmowała się tym domem, to było wszystkim mocno na rękę. Jak się składa, że w tamtym czasie mężczyzna często zostawał zlecenia w szybko rozwijającym się Plainfield, i ostatecznie Państwo z postanowili się tam przeprowadzić, kupując dom w małej okolicy. Pamiętamy Plainfield, miasteczko wieś, o którym Wam wspominałam na początku. Pozornie Lisa, Craig i ich dwójka dzieci sprawiali wrażenie szczęśliwej i zżytej rodziny. No bo wszyscy uśmiechnięci, zadbani, dom też ładny, z basenem, ale wcale tak nie było. Dopóki dzieci były małe, a Lisa poświęcała im najwięcej uwagi, no bo takie też uwagi potrzebowały, no to było wszystko całkiem dobrze. Para traktowała siebie przede wszystkim jako rodziców, a nie jako małżeństwo, bo było im tak najprościej w danej sytuacji. Lisa zajmowała się dziećmi, zajmowała się domem, Craig zajmował się pracą, też tam od czasu do czasu zajmował się dziećmi, oczywiście, ale każdy miał swój własny podział obowiązków i to na szczęście oddzielnie. Z czasem jednak, jak to bywa, no, dzieciaki były coraz starsze, chodziły do szkoły, miały zajęcia dodatkowe, a tym samym coraz więcej czasu Lisa spędzała ze swoim mężem. No i znów na jaw zaczęło wychodzić niedopasowanie charakterów, I to naprawdę ogromne niedopasowanie. Craig chciał mieć nad wszystkim kontrolę, chciał o wszystkim wiedzieć, o wszystkim decydować. A to z kolei nie podobało się jego żonie. Mężczyzna też ograniczał jej kontakt z rodziną i to samo zaczął robić z ich dziećmi, bo rodzina kobiety wspomni później, że nawet na jakichś takich większych rodzinnych uroczystościach to Craig zabraniał dzieciom rozmawiać z dziadkami. I właściwie to zastanawia mnie, skąd takie zachowanie. Czy Craig po prostu był śliskim typem, który chciał mieć żonę i dzieci na wyłączność, bo tacy też przecież istnieją? Czy może było jakieś większe spięcie między nim, nim a teściami, o którym nie przeczytałam? No bo to może są jakieś kwestie bardzo, ale to bardzo prywatne. No tak czy inaczej niechęć była mocno odczuwalna i Lisa to czuła i Kraj pewnie tak samo i jej rodzice i później też zaczęły to czuć dzieciaki. W każdym razie czas mijał, w małżeństwie parę robiło się coraz gorzej, bo też więcej czasu spędzali razem. Lisa próbowała prowadzić osobne życie, ona robiła wszystko, aby nie spędzać czasu z mężem. W 2006 roku na przykład kobieta zatrudniła się w szkole swoich dzieci jako kelnerka na stołówce szkolnej, czyli no wiecie, ta pani, co podaje jedzenie. Poza tym Lisa mocno zaangażowała się w edukację swoich dzieci, biegła ciasteczka na kiermasze szkolne, należała tam do komitetu rodzicielskiego i między innymi w ten sposób próbowała wykorzystać czas bez męża. Najważniejszy człon tej, tego zdania, czas bez męża, bez męża, to, to jest najważniejsze. W 2006 roku Lisa znalazła kolejne zajęcia, jakim stał się sport i zdrowy tryb życia. W krótkim czasie kobieta straciła jakieś 15 kilo i dość mocno angażowała się w jogging, motywowanie innych kobiet o to, aby dbało o swoje zdrowie. Lisa wstawiała też posty na strony internetowe związane ze sportem, dzieliła się swoimi radami i nawet kilka razy spotkała się z jakimiś kobietami na wspólny jogging. Wspólny Bieganie. Wiele osób opisało lisę jako energiczną, wesołą, młodą matkę, jednak no życie kobiety wcale a wcale nie było tak wesołe. W październiku na przykład 2006 roku doszło do ogromnej awantury domowej. I to nie była taka pierwsza większość sąsiadów, była już przyzwyczajona, no, podgłośniali telewizor i tyle, natomiast ta awantura była no, niezwykła, była bardzo, bardzo głośna, była bardzo niemiła. I sąsiedzi doskonale ją zapamiętali. Z domu było słychać krzyki, nawet rozważano telefon alarmowy, ale ostatecznie nikt tego nie zrobił. Lisa zwierzyła się wkrótce po tej awanturze jednej ze swoich przyjaciółek, no, że nie da rady dłużej być w tym związku. Craig stawał się porywczy, zaczął jej grozić, była atmosfera mocno, ale to mocno napięta. Mężczyzna nie chciał, aby Lisa od niego odeszła, a jednocześnie jego zachowanie nie sprawiało, aby ktokolwiek chciał być w jego towarzystwie. W, w mojej drodzy, była też inna podobna sytuacja, gdzie tym razem wezwano odpowiednie służby, zostało to odnotowane, więc wiemy, że coś takiego miało miejsce. Był koniec 2006 roku, sąsiedzi wtedy już wykonali telefon alarmowy i sytuacja była dość nietypowa, bo Craig i Lisa darli japę przed domem, a było dość późno. No, wiecie, wydaje mi się, że przed domem jest trochę głośniej niż w domu, więc gdyby chcieli się pokłócić, to mogliby to zrobić w domu, może wtedy nikt by nie wykonał telefonu alarmowego. No nie znalazłam raportu z tego zdarzenia, ale rzekomo jedno i drugie podało zupełnie inny przebieg zdarzeń. Jak zapytano Craig'a, to on odpowiedział co innego Lisa tak samo. I według mężczyzny jego żona wróciła do domu pod wpływem. Wieczorem, bo to było gdzieś od 22-23, ona tam sobie wróciła wężykiem i była w bardzo, bardzo zirytowanym nastroju, zaczęła awanturę, zaczęła rzucać różnymi epitetami, więc mąż ją z żoną z domu wyprosił. Powiedział, tam są drzwi i, i prędziutko sobie stąd you No i z tego względu Lisa była przed domem, a Craig był w środku. Lisa twierdziła z kolei, że wróciła wieczorem do domu ze spotkania z koleżankami i była w stanie normalnym. Po prostu wróciła później, a jej mąż zdenerwował się, że Lisa wróciła późno do domu i nie wiadomo z kim tam była i co robiła, więc on zamknął przed nią drzwi i nie chciał jej do domu wpuścić, co jednak potwierdza, że amerykańskie domy mają zamek. No, no wiecie i ona tam siedziała i krzyczała, żeby ją wpuścił i wtedy też sąsiedzi telefon alarmowy. Tak czy inaczej, sami więc widzicie, że sytuacja była wyjątkowo ciężka i nieciekawa. Ciekawe też, ile jest takich sytuacji, o których wiedzą jedynie sąsiedzi i ściany ich domu. Jeżeli chodzi o Lisę, to miała ona krąg bliskich przyjaciół, z którymi spędzała dużo czasu i z którymi rzeczywiście no, nieraz spędzała czas do godziny 22 czy 23. Dzień kobiety często polegał na tym, że Lisa zawoziła dzieci do szkoły, później pracowała na stołówce, wracała z dziećmi albo z jednym dzieckiem, to potem starsza córka zaczęła sama dojeżdżać do domu, no, ale wracała z dziećmi lub z dzieckiem do domu, gotowała coś zdrowego, szła następnie na trening, a później wieczorem spotykała się właśnie z przyjaciółkami a do domu wracała koło godziny 22 albo 23. Wszystko po to, aby jak najmniej czasu spędzać z mężem, No bo widzicie, że od rana do, do wieczora Lisa jest poza domem, Lisa unika swojego męża i to widzą wszyscy dookoła. Rozwód był w powietrzu i w pewnym momencie rozwód stał się faktem. Z tego co wyczytałam, to Craig złożył wniosek o rozwód w styczniu 2007 roku, powołując się na tzw. różnice charakterów, które są nie do pogodzenia. Mężczyzna powie później, że no nie chciał się rozstawać z żoną, bo to była jego żona, bo chyba ją kochał, nie wiem, takie słowa nie padły, no ale powiedzmy, że ją kochał, ale zrobił to, ponieważ Lisa oficjalnie mu oświadczyła, że ona nie chce dłużej być w tym związku, więc on taki dobry i kochany postanowił wyjść jej naprzeciw i sam złożył ten wniosek. Mimo takiej deklaracji, mimo takiej decyzji, małżonkowie i tak wciąż mieszkali razem. E, ani jedno, ani drugie nie chciało się z temu wyprowadzić. E, no i to, to była taka e, trochę nieciekawa atmosfera, bardzo napięta, e, bo wiedzieli o tym, że wkrótce się rozstaną, wkrótce jedno, drugie będzie musiało pójść w drugą stronę, a jednak e, mieszkali pod jednym dachem. To, to Lisa spała sobie w salonie, natomiast Craig spał w sypialni. Z jednej strony rozwód stał się z faktem, a małżonkowie mieli dogadać się co do opieki. Dzielonej nad dziećmi, no to jednak atmosfera i tak była napięta. To nie był taki rozwód, gdzie podali sobie ręce, powiedzieli, że zostaną przyjaciółmi i w ogóle byli tam miło do tego nastawieni. To raczej były takie ciągłe docinki, niemiłe teksty, jakieś takie rzucanie aluzji, żaluzji. No było tam bardzo, ale to bardzo nieciekawie. I tak też, moi drodzy, zbliżamy się do momentu, który sprawił, że ten podcast w ogóle powstał. Był więc 30 kwietnia 2007 roku, czyli już widzimy, że od czterech miesięcy rozwód stał się faktem, papiery były w sądzie. Był to poniedziałek, czyli zwyczajny dzień roboczy. Jak zawsze Lisa wstała rano, przygotowała śniadanie dla siebie i dzieci, dla Craig'a zapewne nie, a następnie zawiozła dzieci do szkoły, w której sama również pracowała na stołówce, czyli musiała tam przygotować jedzenie, przygotować się do pracy. Następnie była Przerwa obiadowa, wtedy Lisa wydawała jedzenie, no i o godzinie 14.30 kobieta kończyła swoją pracę. W tamtym czasie właściwie tak wyglądał mniej więcej każdy jej dzień, o 14.30 kończyła pracę, ale miała jeszcze godzinę, zanim jej syn skończy zajęcia, więc Lisa wsiadła do samochodu tego dnia i pojechała do okolicznej restauracji, aby kupić tam kanapkę na wynos. Ta restauracja to jest taka sieciówka, to też taka ciekawostka o nazwie Jimmy Jones, gdzie sprzedawane są głównie kanapki, coś jak subway. No tak czy inaczej o 15:30 za kończył szkołę, więc Lisa pojechała go odebrać. E, starsza córka pary, Alexis, była już na tyle duża, że wracała sobie do domu szkolnym autobusem, czyli wracała sama. Tym samym Lisa odbierała jedynie syna, a następnie wracała z nim do domu. Po powrocie kobieta ugotowała obiad, troszkę tam posprzątała, no i czekała aż jej jeszcze mąż wróci z pracy po to, aby mogli się zamienić opieką nad dziećmi, czyli ona wtedy będzie mogła wyjść, a on do domu sobie przyjdzie. No i o godzinie 17.40 mężczyzna wraca do domu, wita się ze wszystkimi, chociaż wiadomo atmosfera jest napięta, małżonkowie ze sobą nie rozmawiają, traktują się jak powietrze. Dalszą część tej historii moi drodzy to już znamy jedynie ze zeznań Kreiga. I według słów mężczyzny on wrócił do domu i dał dzieciom pieniądze, aby poszły do okolicznego sklepu kupić słodycze, natomiast on sam poszedł popracować chwilę w ogrodzie. Czyli widzimy, gość wraca z pracy o 17.40, je jakiś tam obiad, może żona mu gotowała, może nie, daje dzieciom hajsy i idźcie sobie po słodycze. Później bliscy lisy będą mocno zaskoczeni jego słowami, ponieważ lisa jawnie zabraniała dzieciom jedzenia słodyczy i w ogóle takie jakieś niezdrowe żywności. Ich zdaniem kobieta z całą pewnością nie zgodziłaby się na jakąś tam wyprawę do sklepu w tym celu. E, no z drugiej strony, okej, okay, Craig nie musiał tego robić oscentacyjnie przy niej, chyba że był złośliwy, no to mógł to robić przy niej. E, no może chciał takiego, wiecie, fajnego ojca na ludzie i może to nie był pierwszy raz, gdy pozwalał dzieciom na jedzenie słodyczy, zaplecamy ich matki. E, no cóż, według wspomnień mężczyzny, on poszedł sobie popracować w ogrodzie, dzieciaki poszły do sklepu, a Lisa wyszła i pojechała chyba na siłownię, jak to miała w zwyczaju robić, bo ona e, wiadomo, zdrowy tryb, tryb życia, sport, e, jakieś tam joggingi, nie joggingi, zawsze wsiadała do auta i jechała na siłownię, po czym jechała do koleżanki i wracała około 22-23. Jednak celowo użyłam tutaj słów chyba na siłownię, bo Craig nie miał pewności, no, od dłuższego czasu nie rozmawiał z żoną o, o swoich planach, Lisa wychodząc z domu nie mówiła mu, że idę na siłownię, wrócę o tej i o tej, oni ze sobą no, prawie, że nie rozmawiali, e, więc e, Craig wiedział, Tyle, że, że jego żona wyszła. Mężczyzna powie właściwie, że nie widział momentu wyjścia żony, ale wydaje mu się, że słyszał, jak Lisa wychodzi i jak zamyka za sobą drzwi. No tak czy inaczej, około 18.30 dzieciaki wróciły ze sklepu, no i wtedy ojciec postanowił pojechać z nimi do okolicznego targetu. Target to jest taki sklep, gdzie wiecie, jest wszystko i nic. Często na jakichś amerykańskich vlogach jest on pokazywany. Więc oni sobie do targetu jadą, pojechali, kupili co trzy i wrócili do domu, no, później każdy zajął się swoimi rzeczami, swoimi jakimiś obowiązkami, dzieciaki poszły odrabiać lekcje, Craig też coś tam w ogrodzie porobił, czy, czy w ogóle gdziekolwiek indziej. Mężczyzna nie czekał jakoś specjalnie na swoją żonę, bo wiedział o tym, że Lisa, Lisa wracała ze spotkania z przyjaciółkami gdzieś koło godziny 22, czasami 23. Wcześniej jeszcze Craiga to ruszało, gdzieś siedział, wiecie, w wałkach, w szlafroku, jak, jak rodzic w filmach, natomiast już wtedy nawet nie czekał na swoją żonę i nie interesowało go, czy ona wróci 22, 23, czy w ogóle po północy. Nastała jednak godzina 22, kobiety wciąż nie było, co z kolei nie zmartwiło jej męża. Uznał, że nie ma sensu na nią czekać, więc Craig przygotował się do snu i po prostu zasnął, tak jak zawsze. Natomiast, moi drodzy, no Lisa nie wróciła do domu, ani nie wróciła tego dnia, ani nie wróciła do domu następnego dnia. We wtorek 1 maja kobieta nie pojawiła się w pracy, nie odwiozła też dzieci do szkoły, co było do niej zupełnie niepodobne, nie odbierała też telefonu, nie było z nią żadnego kontaktu. Jedna z bliskich koleżanek i współpracowniczka Lisy, kobieta o imieniu Ruby, zadzwoniła w pewnym momencie do Craig'a, ponieważ no, nie miała kontaktu z Lisą, i zapytała, czy mężczyzna wie może, gdzie jest jego żona, czy coś się stało, czy może źle się czuje. Krek jednak od razu zaprzeczył, uznał, że lisa no, nie wróciła na noc do domu, i on to nie ma pojęcia, co się w ogóle z nią stało, gdzie jest, jego telefonów, też nie odbiera. Ta informacja wydała się robi bardzo niepokojąca, więc kobieta skontaktowała się z innymi znajomymi lisy, i tego dnia wspólnie z innymi koleżankami, z jakimiś sąsiadkami postanowiły zgłosić jej zaginięcie. Więc dokładnie tak, zaginięcie zgłosiły koleżanki, a nie zrobił tego mąż, czyli człowiek, który tam był obecny 24 na teoretycznie w domu, no który powinien być najbliższy. Ale z drugiej strony wiemy, jak wyglądała ich relacja, oni byli w trakcie rozwodu, więc też w jaki sposób go to wyjaśnia. Jednak dla śledczych od razu wydało się to dość nietypowe, że koleżanki zgłaszają zaginięcie, a nie mąż. E, mimo tego funkcjonariusze potraktowali na szczęście sprawę poważnie. E, pierwszym krokiem było przesłuchanie męża, e, no bo to on był blisko żony, oni jeszcze nie wiedzieli, jaka jest sytuacja między nimi. Kraj współpracował, przedstawił taką samą wersję wydarzeń, jaką ja wam opowiedziałam. Mężczyzna też od razu zgodził się na przeszukanie domu oraz podwórka, bo może gdzieś tam lisa pod kamieniem siedzi, no ale niczego tam nie znaleziono, jak to w tego typu historiach bywa lis nigdzie nie było, nie było żadnych siadów w jej obecności. Podejrzewano, że kobieta mogła pojechać na siłownię, natomiast coś, co jest ważne, to to, że jej samochód wciąż stał przed domem. I ja nie wiem, jaka była odległość z domu rodziny na siłownię, ale według bliskich Lisy, no to kobieta czasami szła tam na piechotę lub zamiast siłowni to sobie szła pobiegać na jakiś jogging. W domu zniknęła jej torebka i zniknął jej telefon, który Lisa zawsze miała ze za sobą, co wskazywało na to, że rzeczywiście kobieta gdzieś wyszła. Ja z kolei mam wrażenie, że może być trochę ciężko biegać z torebką, więc pewnie dlatego Lisa zazwyczaj jechała na siłownię samochodem, chociaż może to była jakaś taka mała torebka, nerka czy coś w tym rodzaju. Istniało też podejrzenie, że ktoś po nią podjechał pod dom, jakaś koleżanka, jakiś znajomy, bo, bo tak też czasami się działo. E, więc świadczy przesłuchali wszystkich bliskich kobiety, wszystkich jakichś tam bliższych, dalszych znajomych, rodzinę, ale okazało się, że Lisa tego dnia nie była z nikim umówiona i nie mówiła nikomu o swoich planach. I Mogła to być oczywiście jakaś nowa osoba, którą Lisa niedawno poznała, ponieważ jak wiemy, ona tam siedziała na różnych forach związanych ze sportem, związanych, z, związanych ze zdrowym trybem życia. Zdarzało jej się spotykać z jakimiś no, koleżankami, które też tam miały wspólne zainteresowania. Natomiast nic na to nie wskazywało. Sprawdzono te flora, sprawdzono jej profile i wyszło na to, że Lisa nie była z nikim umówiona. Założono więc, że kobieta sama wzięła torebkę i poszła sobie po prostu pobiegać. Dlatego szybko Zabrano ekipę poszukiwawczą, która sprawdzała okoliczne pola, okoliczne lasy, miejsca, gdzie Lisa mogła biegać. No bo pierwsza myśl była taka: może zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, może Lisa skądś spadła, może hmm, ma jakiś uraz, może potrzebuje pomocy. Niestety te poszukiwania również niczego nie wykazały. Telefon kobiety i jej karta wciąż były nieaktywne, a z Lisą nie było kontaktu. Rodzina zaginionej szybko zaangażowała się w sprawę, zaczęli drukować ulotki, zrobili nawet stronę internetową poświęconą Lisie i byli bardzo przyjęci jej z Нет, 6 maja śledczy na jednej z konferencji powiedzieli, że jak na razie nie znaleźli niczego, co mogłoby wskazywać na popełnienie przestępstwa. Ich zdaniem dom rodziny nie zawierał żadnych niepokojących śladów. Sprawdzono też komputer Lisa i Craig'a, w którym również niczego nie znaleziono. No wszystko wskazywało więc na zaplanowaną ucieczkę albo na nieszczęśliwy wypadek. I to właśnie te słowa no nie spodobały się jednak bliskim kobiety, bo nie było szans, aby Lisa zostawiła swoje dzieci. Ok, mogła mieć dość Craig'a, sytuacja była napięta, ale nie zostawiłaby dzieci. Po tej konferencji coraz więcej osób zaczęło więc zgłaszać się na komisariat i mówić o swoich podejrzeniach, mówić trochę więcej o Lisie, o tym, jak wyglądało jej życie, jak wyglądały jej relacje. Bliscy kobiety skierowali uwagę na jej męża, bo Lisa obawiała się kraiga, mówiła, że jej mąż jest porywczy, że często jej grozi. Nie znalazłam informacji na temat ewentualnego używania siły, ale mam wrażenie, że trochę było to sugerowane. Okazało się też, że w dniu zniknięcia Lisa wysłała, Maila do swojego prawnika z prośbą o dostępne środki w celu usunięcia krejka z domu. Czyli wiadomo, on miał swojego prawnika, ona miała swojego prawnika, rozwód był faktem, natomiast wciąż mieszkali pod jednym dachem. Lisie coś musiało w Craig'u nie pasować, jak widać chyba były jakieś konfrontacje, skoro kobieta chciała, żeby mężczyzna ten dom opuścił, więc napisała do swojego prawnika z prośbą o no, jakieś takie dostępne środki, które mogłyby ku temu pomóc, jakieś pismo do sądu czy, czy wezwanie odpowiednich służb. Craig z kolei powie potem, że on nie miał pojęcia o takim mailu. Lisa nie dawała mu do zrozumienia, że bardzo chce, aby on się wyprowadził, aby on opuścił wspólny dom. Nie było takiej rozmowy, więc najwyraźniej kobieta wpadła na ten pomysł sama i zrobiła to za plecami swojego męża. Może za parę dni on by odebrał pismo ze, ze sądu i miałby oczy zdziwionego Pikachu. Tak czy inaczej, wiadomo również, że Lisa chodziła na terapię skierowaną do kobiet będących w toksycznych związkach. Tym samym, no, rzeczywiście ta relacja musiała być mocno nieciekawa. I coraz więcej osób zgłaszało się na komisariat po to, aby właśnie powiedzieć o swoich obawach i o tym, co sama Lisa im przekazywała. Po tych słowach i po tych licznych zgłoszeniach, śledczy poprosili Craig'a, by ten poddał się badaniu wariografem, ale mężczyzna odmówił. I ta informacja pojawiła się w mediach 8 maja, co jeszcze bardziej skierowało wszystkie podejrzenia w jego no bo jednak jest takie myślenie, jeżeli nie ma nic do ukrycia, to dlaczego nie zrobił testu wariografem? Wiadomo, że ten kim ma dwa końce i bardzo często prawnicy sami zniechęcają swoich klientów i namawiają ich do tego, aby jednak tego testu nie wykonywali, bo wyniki mogą być różne, bo to nie jest materiał, który może potem posłużyć w sądzie, a jedynie ewentualnie może więcej namieszać. Jednak coś, co trzeba zaznaczyć, to od tego momentu Craig przestał współpracować. Kompletnie nie angażował się w poszukiwania. W trakcie, gdy rodzina jego żony, jakieś tam plakaty drukowała, występowała medialnie, no to Craig milczał. On w ogóle się nie odzywał na ten temat. Mężczyzna nie wyraził też zgody na przesłuchanie dzieci i nawet nie wpuszczał śledczych do swojego domu, mimo tego, że on był w środku, to im drzwi nie otwierał. Nawidętnie ich unikał. 9 maja mężczyzna złożył wniosek o przyznanie mu całkowitej tymczasowej opieki nad dziećmi. To też było nie do końca zrozumianym ruchem, bo on i Lisa byli w trakcie rozwodu, dogadali się co do opieki współdzielonej. Ta opieka miała być właśnie współdzielona. Jednak najwyraźniej zaginiona Lisa bardziej przeszkadzała Craigowi niż Lisa obecna, więc zdecydował się na pełną opiekę nad dziećmi, tym samym utrudniając im kontakt z rodziną ich matki. I takie działania sprawiły, że Craig oficjalnie znalazł się na pierwszym miejscu jako osoba podejrzana. On wszystkie podejrzane ruchy, jakie mógł wykonać, to wykonał. Wcześniej śledczy co prawda nie brali go jakoś specjalnie pod uwagę, ale. Teraz to się zmieniło i jawnie wymieniano go jako osobę podejrzaną. Od tej chwili zmienił się też charakter śledztwa. Zaczęto przeszukiwać zbiorniki wodne, nieruchomości należące do ojca Kreiga i miejsca ogólnie z nim związane. Wydano też nakaz na przeszukanie samochodów rodziny, i wtedy też w ciężarówce zabezpieczono fragment DNA Lisy. W ciężarówce Kreiga, dokładnie na takiej, na takiej narzucie z tyłu, znajdowało się DNA. Craig twierdził, że czerwone plamy pochodzą. Polowania, no ale badanie temu przeczyły, bo był ten Alice, a nie Jelenia, jak on twierdził. Jednak mimo tego, że DNA kobiety znajdowało się w jego ciężarówce, no to wciąż było to zbyt mało, aby postawić mu jakiekolwiek zarzuty. Mężczyzny nie aresztowano, jednak sąd oddalił jego wniosek o przydzielenie mu pełnej opieki nad dziećmi. Funkcjonariusze i bliscy lisy byli i są pewni, że kobieta nie żyje, jednak brakuje jej ciała, a znaleziony DNA było w zbyt małej ilości, by można było powiedzieć, że na tej podstawie kobieta nie żyje. Śledztwo trwało, jednak Craig sprawnie osunął się w cień, zdalał od mediów, unikał śledztwa. Nie zgadzał się na przesłuchania swoich dzieci i dla wszystkich był sprawcą, chociaż brakowało ciała. Funkcjonariusze założyli, że Lisa nigdy nie wyszła z domu tego dnia, a w momencie, gdy dzieci poszły do sklepu, to Craig zakończył jej życie. Podobno dzieci nie było przez pół godziny, więc jest to trochę, no, szczerze, trzeba przyznać, mało czasu na zakończenie czegoś życia i zatarcie śladów. A z drugiej strony Craig mógł zrobić to na wiele różnych sposobów. Był znacznie wyższy, był silniejszy niż jego żona, mógł pozbawić Lisę dopływu tlenu, a następnie w jejenie ciała. Do auta i poczekać, aż dzieci wrócą do domu. Dopiero następnego dnia ukryć ciało jest taka opcja i brzmi to nawet logicznie. Możliwe, że przesłuchanie Alexys i Zakarego byłoby kluczowe w tej sprawie. Może dzieci powiedziałyby coś więcej na ten temat. Może okazałoby się, że wcale ich ojciec nie wysłał ich do sklepu, tylko do, do jakiegoś centrum handlowego, które jest dużo dłużej niż te 30 minut drogi. Może nie wróciły o 18.30, a o 19.30, wtedy kraj miałby więcej czasu. Niestety, z tego co wiem, to e, dzieci nie przesłuchano, ponieważ mężczyzna odrzucał wszystkie wnioski o ich przesłuchanie, chociaż z kolei on, one teraz są już dorosłe, więc jest to dla mnie też interesujące, czy wciąż ich nie przesłuchano, jak wygląda ta sprawa. Może przesłuchano ich, ale nic nie pamiętają, a może są tak zmanipulowane przez ojca, że nie chcą nic powiedzieć. Tak czy inaczej, 6 lipca 2007 roku miała miejsce pewna afera związana z domem rodziny Stebik. Mianowicie, lokalna reporterka Amy Jacobs została była przyłapana na nagraniu w basenie Craig'a. Ja wiem jak to brzmi, brzmi to irracjonalnie i właściwie to tak też było, ale już Wam tłumaczę o co, o co konkretnie chodzi. Według wyjaśnień samej Amy, ona jechała sobie razem ze swoimi dziećmi na basen, dlatego wszyscy mieli stroje kąpielowe. Sama Amy miała na sobie od razu górę od stroju, tak, no, taka, taka zawiązywana góra, takie, coś jak crop top można powiedzieć, ale crop top do kąpieli i zawiązywany na, na, na górę, na szyi konkretnie, więc ona sobie w takim stroju jechała, no bo to był lipiec, było ciepło i w trakcie tej drogi, kiedy jechała z synami na basen, no to zadzwoniła do niej rodzina Craig'a, konkretnie tego jego siostry z pytaniem, czy mogliby przeprowadzić krótki wywiad, ponieważ mężczyzna chce złożyć wyjaśnienia. No brzmi to trochę dziwnie, ale chyba na tym polega praca dziennikarza, by być dostępnym w każdej chwili, tym bardziej, że wiecie, krajek no, nie składał nikomu żadnych wyjaśnień, byłby to z pewnością obiecujący materiał. Tym samym dziennikarka pojechała do domu mężczyzny wraz ze swoimi synami, wszyscy w strojach kąpielowych. Ja nie mam pojęcia, jak do tego doszło, ale konkurencyjna stacja Channel 2 nagrała fragment tej wizyty gdzie widać Amy i dzieci w stroju kąpielowym oraz samego Kraiga bez koszulki. Ja znalazłam jedynie zdjęcia, nagrania nie znalazłam. No na tym zdjęciu widać po prostu kobietę ubraną w strój kąpielowy, na dole jest przywiązana takim ręcznikiem kąpielowym, jakby dopiero co wyszła z basenu. Craig z kolei jest rzeczywiście bez koszulki. Pamiętaj no co najmniej dwuznacznie, bo można sugerować, że wszyscy poszli sobie popływać na basenie Kraiga, bo on taki tam basen miał. No dość nietypowy sposób tworzenia wywiadu w strojach kąpielowych. No tak czy inaczej sprawę szybko nagłośniono i po tej aferze Amy opuściła stację, w której pracowała lub, jak głoszą plotki, zwyczajnie ją z pracy wyrzucono. Krótko po tym też jej mąż złożył wniosek o rozwód, więc tutaj też było dużo plotek, domysłów, czy może ją i Craig'a łączyło coś więcej. Media wrzały o sytuacji nad basenem, jednak no nie wpłynęło to korzystnie na sprawę Lisy, bo kobieta wciąż była poszukiwana i mąż wciąż pozostawał w kręgu podejrzanych, a dowodów wciąż brakowało. Później miało być jeszcze gorzej i to dosłownie, ponieważ nieco miesiąc od zniknięcia Lisy na jaw wyszła okropna sprawa rodziny Won. Również wydarzyła się ona w Illinois, gdzie mąż i ojciec pozbawił życia całą swoją rodzinę. E, powiem Wam jako ciekawostkę, że podcast na ten temat jest świetnie przygotowany. Znajdziecie na kanale Czarna Wdowa, więc serdecznie Was zapraszam. E, no i w tym samym czasie media skupiły się więc na sprawie rodziny Won, która miała większe szanse na rozwiązanie, bo tak naprawdę od początku była rozwiązana. Media skupiły się na tej sprawie, śledczy też się na tej sprawie skupili. Jakby tego było mało, kilka miesięcy później doszło do głośnego zaginięcia Stacy Peterson, również w stanie Illinois. Podcast dotyczący z kolei Drew Petersona znajdziecie na moim kanale, tam dokładniej też opisana jest cała sprawa, która zresztą od początku była bardzo, ale to bardzo medialna, co znów przytłoczyło nieco zniknięcie lisy, śledczy z Illinois mieli ręce pełne roboty, media również skupiły się na temacie, który niestety dawał im większe zasięgi i między innymi z tego powodu historia Lisy została zaniedbana. I niestety, moi drodzy, taki stan jest również do dzisiaj. Z jednej strony śledztwo jest otwarte, z drugiej strony minęło ponad 15 lat bez żadnych śladów i bez rozwiązania, a zdaniem wielu winnych jest na wolności. Czy tak jest, czy tak nie jest, ja naprawdę liczę i mam ogromną nadzieję, że ta sprawa zostanie kiedyś rozwiązana. Najlepiej jakby została pozytywnie rozwiązana, jakby Lisa żyła, jakby wróciła do swojej rodziny po tylu latach. Natomiast niestety wiemy doskonale, jak jak to wygląda, biorąc pod uwagę tak długi okres czasu. Śledczy wielokrotnie powtarzają, że jedyną osobą, która była w kręgu podejrzanych, jest sam Craig. Żadna inna osoba nie została wymieniona jako podejrzany. Natomiast coś, co mi przyszło do głowy, no to um, informacja o tym, że Lisa spotykała się z ludźmi z internetu, żeby sobie pójść pobiegać, bo takie sytuacje miały, miały miejsce, więc jest szansa, że Lisa mogła się z kimś umówić. Chociaż tak jak mówię, no śledczy sprawdzili komputery, nie sprawdzili telefonu, no bo nie byli jak. Z drugiej strony, Lisa mogła spotkać się z kimś innym w inny sposób niż, niż internet. Równie dobrze kobieta mogła pójść pobiegać i wtedy mogła kogoś spotkać. Jak wiemy, no jogging w Stanach jest sportem bardzo niebezpiecznym. Chociaż i tak większość dowodów niestety wskazuje na to, że jedyną osobą, która wie, co stało się z licą, jest jej własny mąż Craig. Moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o fakty, informacje, do których udało mi się dotrzeć na temat tej sprawy. Jest to sprawa nierozwiązana. Ja w dalszym ciągu trzymam kciuki, że ona wkrótce zostanie rozwiązana, że wszystko się zmieni i wszystko się wyjaśni. Niestety, jest to jedna z krótszych spraw. Mam też wrażenie, że brakuje wielu szczegółów, wielu informacji, które mogłyby nam dać zupełnie inną, inne światło na tę historię. Jeżeli ktoś wcześniej słyszał o tej sprawie, jeżeli macie jakieś dodatkowe fakty, informacje, o których tutaj nie wspomniałam, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu... Ślub na Majamajce, bo miało być tak bajkowo, miało być tak pięknie, a jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że wspieracie ten kanał. Już za chwilę ruszamy z kolejną serią Siedmiu Grzechów, więc bądźcie, bądźcie gotowi we wrześniu. Dziękuję za słuchanie tego podcastu. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do grup. Linki znajdują się w opisie. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, no i do usłyszenia niedługo.